Kolejny piękny dzień w Beskidzie Niskim. To już 15 dzień w terenie. Dochodzimy do cerkwi XVIII-wiecznej pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana w Kotanii. Śliczna, drewniana cerkiew. No, w tej chwili kościół katolicki, ale pod słońce to kurczę nie za bardzo. W każdym razie cerkiew robi piękne wrażenie. Przy niej przyległy cmentarz, a właściwie poprzenoszone nagrobki. Dzisiaj jeszcze chcemy się udać do Świątkowej, ponieważ tam są kolejne dwie zabytkowe cerkwie. To pewnie wam pokażemy. A na razie, póki co, jesteśmy tu. Witaj się ładnie z widzami. Cześć. Cerkwią Świątkowej Małej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z 1762 roku. Jest tu cmentarzek. No jest.
klasyczna budowa trójdzielna dla cerkwi zachodniej Łękowszczyzny, czyli podział na tak zwany babiniec tuż nad wejściem, następnie tutaj nawa główna i tak zwane sakrum, prezbiterium. Niestety wszystkie tutaj cerkwie, które oglądamy, są pozamykane w tym momencie. Za cerkiewką jeszcze cmentarzyk. I tu będziemy powoli zmykać i próbować się jakoś dostać z powrotem do Krępnej. A z buta mamy jakieś 6 km. To chyba tyle z dnia 15. Do zobaczenia, dzieciaczki.